Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Gotuj z Adamem. Dzisiaj zrobimy tradycyjne angielskie skąsy z dżemem oraz śmietaną. Zapraszam. Są dwa sposoby, aby zrobić dżem. Szybki i wolny. My dzisiaj zrobimy ten powolny. Szybki jest po prostu iść do sklepu i kupić dżem. My zajmiemy się wolnym, także co potrzebujemy? Mamy owoce, jagody, truskawki, maliny, laskę wanilii, cukier oraz miskę, w którym wszystko będziemy gotować. Zaczynamy od wymieszania wszystkich składników w misce, czyli maliny, jagody, truskawki oczywiście bez szybułek. Gdy wszystkie owoce są pokrojone, dodajemy cukier. Zaczniemy od dwóch łyżeczek, dosyć słodkie truskawki są, oraz jedną laskę wanilii, żeby jak najbardziej podrasować smak. I to by było na tyle. Szczelnie zamykamy folią i tak przygotowaną miskę wstawimy na gaz. Tak przygotowaną miskę wstawiamy na garnek z wodą i gotujemy przez około 4 godziny na bardzo małym gazie. Gdy nasz dżem się gotuje, przygotujemy przepis na skąsy. Co potrzebujemy? Mąkę samorosnącą, masło oraz mleko. Przepis na mąkę samorosnącą jest tutaj, można ją też kupić w sklepie. I przepis na skąsy się pojawi teraz. Co robimy? Wszystko mieszamy i widzimy się za chwilę. Zaczynamy od wymieszania masła z mąką. Mniej więcej konsystencję kruszenki będzie miało. I potem będziemy dodawać stopniowo mleko. Zaczniemy od około 3/4, co mamy, i resztę jak będzie potrzeba. Gdy masło z mąką się połączy, możemy dodać mleko. Zaczniemy od mniej więcej tyle. Tak przygotowany misk przekładamy na stół, a rozciągamy delikatnie. Mniej więcej na 2 cm grubości i wycinamy kółka. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim za subskrypcje, komentarze, lajki, udostępnienia. Mogłem za to kupić sobie pędzelek. A więc kontynuujemy. Tak przygotowane skąsy przekładamy na blachę. Zachowujemy około 2 cm odstępu. I wkładziemy naszą glazurę, jajko z wodą. O, z pędzlem znacznie lepiej. Tak przygotowaną blachę wkładamy do pieca rozgrzanego na około 200 stopni na około 20 minut. Tradycyjnie używa się clotted cream, ale my użyjemy bitej śmietany oraz serka mascarpone. Co robimy? Ubijamy śmietanę. Gdy śmietana jest ubita, możemy dodać nasz serek mascarpone. Oraz cukier. I kontynuujemy, aż się wymiesza do wody. Po około 4 godzinach, jak nasz dżem jest gotowy, możemy wyciągnąć wanilę i będziemy wyciągać z niej wszystkie ziarna. Przycinamy na pół i tylko przyciągamy nóż. To jest właśnie wanilia. Ok, mieszamy z dżemem i gotowe.
po około 20 minutach nasze skąsy są gotowe, pięknie upieczone.